No i dobrze, ciąg dalszy, tylko że udało mi się coś popsuć. Czyli jak tutaj czyściłem to wszystko z topnika, to mi tutaj rozpuszczalnik podszedł pod element i mi wypłukało część pasty. Czyli po prostu podgiąłem i troszkę tam nacisłem, więc już wiem, że to może nie działać jak powinno, ale wyjdzie w testach. Przygotowałem śrubki, co będzie trzymany blok wodny. Czyli zaczynamy od razu. Śrubki są tak samo z Craptech. To było z jakiegoś przyrządu pomiarowego. Teraz nie powiem, czy to był jakiś amperomierz, czy woltomierz polskiej produkcji. No ale fajne, mosiężne śrubki, więc się wykorzysta. Tylko że teraz ten sam numer. Się zagalopowałem. Trzeba nałożyć pastę. Gdzie tutaj to jest? To jest to. I dobra, niech będzie śrubokręcik, kawałek papieru. I taka zasada. Nigdy pasty nie dawać z powrotem do opakowania. Dlaczego? Jak gdzieś jakiś tam syfek złapie albo coś, to możemy sobie skazić całą pastę. A w pasie termoprzewodnicy głównie chodzi o to, by ona dolegała i przewodziła. A jak ona będzie skażona jakimś tam nagarem, nazwijmy to, z jakichś tam elementów, piaskiem, czymkolwiek, to później będzie problem z przewodzeniem temperatury. A tak jak troszeczkę się zmarnuje, to nie będzie aż takiej straty, więc warto akurat na tym nie oszczędzać i nie zwracać pasty z powrotem. Zawsze gdzieś tam pouciskać ją po bokach, dodać, ale nie dawać z powrotem. A zobaczymy, jak to mniej więcej będzie pasowało. Już wiem, że wszystko będzie na pewno uświnione, ale może się uda jakoś tam bez większych. Zobaczymy, jak to pasuje. No, nie jest źle, bo się przykleiło i się dość mocno przykleiło, ale widać, że tutaj jest mało pasty. Troszeczkę dodamy, ale tak naprawdę minimalnie. Normalnie coś tutaj dodam. Było. Zaraz to spróbuję też rozciągnąć. Dlatego sobie tutaj zaznaczyłem markerem mniej więcej, jak to ma leżeć, żeby powtarzalnie to przychodziło w te same miejsce, ale widzę, że gdzieś coś tam musi mnie trzymać, bo się nie pokazuje pasta w ogóle, a ruszam tym dość mocno, dociskam też. O, teraz, dopiero jak płyty z drugiej strony docisłem, to coś złapało. Ale trzyma jak wściekłe. Dobra, czyli już powiedzmy pasta jest naniesiona. Jak widać nawet przebija kolor płytki, czyli tutaj ta warstwa nie jest taka gruba. Tak samo tutaj widać sam blok wodny. Więc lecimy z tym tematem. Można uznać, że jest najchudsza warstwa, co może być. To sobie śrubki skompletowałem, wszystko używki starej elektroniki, gdzie jeszcze, no całkowicie starej elektroniki, można powiedzieć,
gdzie jeszcze używano śrubki, nakrętki, żeby mocować elementy. Teraz wszystko jest albo z plastiku, albo gwinty są w elementach metalowych. Kiedyś wszystko było osobno skręcane śrubkami. No i teraz mamy przynajmniej części, by to poskładać. Ten mój wynalazek. To będzie wyglądało tak. To będzie wyglądało tak. To jeszcze muszę dociągnąć. Bym wolał dać sprężynki, żeby to sprężynowało, ale jak to się mówi, na razie musi być tak. Nie będę to za mocno przykręcał, jak na razie. Sobie wezmę śrubokręta. Dokręcę. O, nie wiem, jak to się będzie spisywało. I też nie wiem, jak mocna jest ta płytka. A druga rzecz jest taka, że to nie jest jakieś tam płytki drukowane nie są jakieś tam mega mocne na odkształcenia. Czyli jak to się mówi, przegwałcimy, to ona się po prostu wygnie. Jak tu mam śrubkę i tu, ona się zrobi w U. Czyli to teoretycznie powinno stykać, a w środku będzie powietrze, więc to nam nic nie daje. Ale jest, jak to się mówi, na razie atom. I bierzemy się do radiatora. Tak jak zadałem prędzej pytanie, dajcie mi znać, który jest lepszy. Na razie założę tego, bo tu już mam część, jak to się mówi, tych pinów. Damy sobie napisem do mnie, żeby kabelek był w tą stronę. I zaś pasta. Tylko że teraz muszę sobie poszukać tą drugą pastę. Gdzieś ją miałem, gdzieś ją odłożyłem. A to opakowanie jest malutkie, więc zaraz do was wracam, jak ogarnę ten mój bajzel na stole, to będziemy dalej robić. Dobrze, mam wszystko przygotowane, ale z racji, że mi się nie podoba ta patyna tutaj, na tym elemencie, lekko to przetrę papierem ściernym, żeby troszeczkę zwiększyć przewodność. I wyszły tutaj takie niedociągnięcia, wgniotki. Widzę, że jakieś wgniotki są tutaj też jakieś takie poobijane, to jest, no ale tragedii nie ma, dobrze też nie jest. Będziemy mieszać chyba na tym albo na tym. Teraz nie wiem, czy się wceluje za pierwszym razem. Będzie lepiej chyba na tym. Tutaj sobie zrobimy mocniejszą pastę, w sensie bardziej termoprzewodzącą, z racji, że blok wodny jest, jak to się mówi, ma większą powierzchnię. Więc stawiam na to, że nie będzie problemu, żeby odebrać ciepło. Nie, raczej przez element. Teraz robię naprawdę grubo. Z tego powodu, że nie wiem, jak to z sobą będzie współgrało. A jak już to będę miał założone, wtedy to ten nadmiar pasty będę wyciskał. A właśnie o tym, co mówiłem, że nadmiar nigdy nie zwracać, to zawsze biorę, jak coś mi zostanie, to gdzieś tutaj na boki między płyty, a to może to nie będzie wyglądało mega estetycznie, ale jest to zaś, jak nazwijmy to, mostek termiczny, który będzie przewodził ciepło do płyty. Przynajmniej po troszkę. Okej. Mamy radiatorek.
Spróbujemy to złożyć. Czy mi się uda? Zawsze to mi stwarza problem, żeby te szpilki powpadały. Chyba jeszcze miałem coś tutaj stuningować, bo ten rozstaw nie jest taki mega idealny. Ale nie jest mega idealny, ale z tego co robiłem przymiarki na sucho, to w miarę to jakoś pasowało. Tylko że w miarę nie robi... W miarę nie pasuje. I muszę sobie to troszkę poprzerabiać, niestety. Teraz tylko muszę zdecydować, co gdzie przerobić, żeby to do końca pasowało. Może, że jakoś gdzieś coś umie naciągnąć. Gdzieś błąd popełniam. Mam taką nadzieję. Tu wskoczyło. Możliwe, że te klipy mi po prostu trzymają, ale nie. Jest naprawdę to naprężone. To nie chcę za bardzo puścić. Się mówi, jakby mi trzy złapały, to już jest w pół drogi. Ale mi tak dwa już ledwo chcą złapać. Więc trzeci mi na pewno nie złapie. A tutaj wyjdzie tak na pół otworu. Więc też jest dupa. Więc muszę coś zmodyfikować. Albo naprawdę na gwałt spróbować to wcisnąć. Tylko że już mam tylko trzy te szpileczki do mocowania, a... Znając życie, jak to się będę z tym mocował, to zaraz rozwalę. No i takie to są problemy. To jest radiator chyba z 775 Intela. Tak mi się kojarzy. Jest do końca kompatybilne. Możliwe, że specjalnie tak to zrobili, żeby trzeba było coś od nich kupić. Raz, że to wlezie. Jest za duża różnica. A jakbym... Nie. Nie. Muszę... uznać tego za bazę. Nie będę mógł powiększyć otworek. Czyli bierzemy markera i zaznaczamy, w którą stronę gdzie co ma iść. Iść w tą stronę. Tego w ogóle nie będziemy montować na razie, a ten musi iść w to. Dobra. Czyli to pójdzie tu. Ten zostaje jako baza, a ten prawdopodobnie gdzieś tu, ale na razie tego nie robię. Zostawimy to na później, jak już będę miał taki elemencik. Czyli bierzemy sobie... może to zrobimy dremlem. Tylko się boję, że... Żyje, nie ma problemu, tylko mam. Troszkę tutaj za dużo rzeczy nastawionych. Okay. Spróbujemy
Nie wiem, czy czasem nie będę musiał na nowo pastę zrobić. Tak to jest, jak się coś robi na żywo. No to jest na żywo, to że coś nie pasuje, że coś teraz przerabiam, no to wynika po prostu z tego, że tak wyszło. Nie było nic zaplanowane. Jest plan to założyć, a trzeba po prostu pokonać przeciwieństwa losu. Tą pastę jednak. Zaraz to wszystko będzie zaświnione. Tę pastę sobie zostawię, odłożę na pudełko, po prostu tak. A tutaj będę rzeźbić dalej, bo zaraz ten pył mi się tutaj i tak dostanie i będę musiał to całe przemyć. Dobra. Dremelek, lecimy dalej. Wow. Skrzywił się. Spadło i się skrzywił. Czy mi się wydaje, czy się ten frezik jakby wysuwał. Okej. Powiedzmy, że jest to zrobione, nie jest to idealnie. Ani wręcz troszeczkę idealnie, ale nie chcę za dużo. Później będzie problem to złapać wszystko. Powiedzmy, że jest git. Tym sobie też wyczyścimy. Złączki na pewno będę musiał wymienić na jakieś inne. Ale najpierw zobaczę, czy w ogóle coś odbiera ciepło. Ale to będzie prawdopodobnie w następnym odcinku, bo ten już będzie i tak dość długi. Więc uruchomienie będzie w osobnej części. Dobra. Dam sobie troszeczkę alkohola i to wyczyszczę. Dużo tam, jak to się mówi, nie zostało. No i się udało. Mówi się, że kanapka zawsze spada masłem na ziemię, a się mi udało tym razem. Dobra. Tym razem śrubokręcikiem, żeby nie transferować pasty 50 razy. Że jest. Jest grubo, czyli jak coś nie będzie do końca leżało, to może uda się osiągnąć doleganie. Ale jak to wygląda? Tu weszło. Tu mi zaś ten pin trzyma. O. Cak, cak, cak. I cak. Jest lepiej, tylko że to muszę obrócić, bo to akurat tu są dwa ząbki. Te dwa ząbki wychodzą w takiej pozycji, że nie umiem tego obrócić. Dobra. Czyli jest dupa.
chyba będzie trzymało, ale tylko jedną stroną, co mi się tak nie za bardzo podoba, ale muszę coś tutaj włożyć. I jest jeszcze jeden problem, wysokość. Nie wiem, czy będzie widać, spróbuję to ująć. Aha, no jest. No i jest kolejna lupa, jak to się mówi. Bo to niby miało pasować, ale nie pasuje. No wysokość. Czyli chyba będę musiał jednak tego zamontować. Czyli dobrze, że nie nakładałem pasty na radiator, bo bym musiał zaśdrapać. A tak sobie chwilę to lekko wyszlifuję. Z racji tej, że to się zrobiło zoksydowane. I zaś to trzeba wyciągnąć. Jakoś bezproblemowo. Jak na razie nic nie połamałem. Aż dziwne. No ale trzeba próbować. I teraz najlepszy moment z tym, że muszę to zaś zdemontować. A ja to nie lubię demontować, bo już mam tyle połamanych tych mocowań. Ale tu jest chyba jeden wylot, a tu jest drugi. Nie. Skoczyło. Siłowanie się z zaczepem. Mam sobie ustawień, żeby tego nie połamać, bo ostatnio myślałem, ale już nigdy nie będę korzystał z 7-7-5, się nie przyda. No i troszeczkę mało delikatnie to rozbierałem. Nie widać, teraz brakuje mi jednego. Ale co zrobić? Nigdy nie wiesz, kiedy co ci się może przydać. No, ja to mogę, już to połamać. No nie ma swojej pozycji. Wrócę do wyciągania tego. Jest taki nosek. To nie chcę puścić teraz. Trzymać, dobra. Problem, który ma być, jest rozwiązany mimowolnie. I teraz muszę to sobie już tutaj poskładać. Tu jest taki nosek, tylko że on jest zużyty już. Skoczyć. Nie powiem, że się troszkę denerwuję. Z racji, że zaś to jedno umocowanie uszkodziłem. Tak, to skoczyło. Potrzebuję trzy. Tak, trzeba najpierw tym, później przód. Okay. Dawno tego nie robiłem, ale okej. Okay. Teraz tylko się modlić, że bez tego jednego plasticzka pójdzie to zrobić. Powinno już być git. Do 3 razy sztuka, jak to się mówi. Tutaj już chyba nie mam co za bardzo wybrzydzać, jak to ma być. W sensie... Raczej kabla mi nie braknie, ale... W sposób... 3, nie. Ja mam 3, tak. Tak. Tak, czyli kabelek już jest zdupany, bo nie popatrzyłem, jak to wyjdzie. Ale patrzę, że to jest chyba to samo. Gdzie ten sam problem. Tak. Jest ten sam problem. Ten sam problem jest. Czyli teoretycznie coś bym musiał tutaj wstawić między jeden a drugi element, żeby ta japa była mniejsza. Jak nie urok, to biegunka. No i nic nie wymyślę.
choć jest dużo bliżej. Zaczyna lekko stykać, ale nie jest to na tyle blisko. Chyba tutaj ten. Jest. Dalej jest szpara. Nie wiem, czemu mi to tak wyszło. Niby miało być git. Ale muszę coś tam wsadzić między to, ale to nie pomoże w odbieraniu ciepła. Być może, że ja tutaj robię duży głupi błąd. Bez tego ma być bezpośrednio przywalone do płytki, tak, i to by pasowało. Ok, czyli podejście numer 3. Uczymy się cały czas. Ten, żeby połamanie wyskoczyło. I to też wyskoczyło. Widać, że dotkło. Czyli tak. Zaraz trzeba to podmontować. Pytanie, ile razy mi się to właśnie uda zrobić, zanim to całkowicie popęka. Bo zostawię ten demontaż. I wrócę, jak to będę miał zdemontowany i przygotuję sobie śrubki i sobie po prostu to na śrubkach połapię. Dobra, to wracam za chwilę do was, jak sobie to ogarnę. No dobrze, mam skompletowane śrubki. Trochę to trwało, bo musiałem przekopać wiele rzeczy. No i w międzyczasie pomyślałem, czy dać ten, czy ten. No i zdecydowałem się dać tego, bo jest plastikowy. Tutaj jest plastik, a my mamy tutaj ścieżki tu, tu, tu i tu. To są cztery osobne pola, które teoretycznie z sobą nie mają styku bezpośrednio, więc wybór pada na tego. Tylko że teraz sobie mogę dać to, jak powinno być, czyli chyba starczy, tak? Ewentualnie w drugą stronę, no ale damy to napisem w dobrą stronę. Powiedzmy. No i składamy to. Nie wiem, czy te podkładki będę miał przypadkiem za duże, ale skrap tych, wszystko używane, troszkę podzewiały, no ale jest. Nie trzeba nic kupywać, wystarczy po prostu zbierać, a to są rzeczy, które już zbieram długie lata. Bardzo długie lata. No ale co jest, to jest. No i pasuje. Tak, też pasuje. No i też siedzi. Zaraz pokażę, jak siedzi, ale to dopiero za chwilę, tylko muszę sobie nakrętki pozakładać, żeby mi te szpilki nie powypadały. Z racji, przepraszam, że poza kamerą, ale musiałem sobie popatrzeć. Będę musiał dać więcej podkładek, ale nie, jest ok. Jest to naprężone, ja sobie to zgrubnie złapię. Znaczy tę nakrętkę na opak. Jeszcze daję takie bakielitowe przekładki, tak w razie W, żebym czasem jeśli coś tam nie przedar, albo coś. I tak to już jest taki tak zwany Frankenstein, bo to już tutaj jest praktycznie z oryginałem. Nie ma to za dużo do czynienia. Już jest to tak dość ostro poprzerabiane. Ale chodzi o to, żeby działało. To działało troszeczkę mocniej niż producent przewiduje, ale wyjdzie to w praktyce. Troszkę ta nakrętka idzie ciężko, zabrudzona szpilka. I tak, jak to siedzi? Ja spróbuję to pokazać. Siedzi to git, tylko że tu mam japę, czyli muszę tego popuścić, a tego dociągnąć.
okręt. Będzie troszkę, jak to się mówi, raźniej to robić. Płyta się odkształca, więc tu muszę zaś popuścić. Czyli nic tu nie daje. To jest w miarę naprężone, w miarę naprężone. To jest mało naprężone. I to. W sumie ta łapa leży. Ta ma odstęp, ta ma odstęp. Czyli co, próbować tu przegwałcić, żeby wszystkie leżały? Płyta jest taka miękka, że tutaj mi się zaczyna robić japa. To widać nawet, że płyta jest już przekrzywiona, więc nie mogę tak zwanie wszystko na Jana zrobić, bo de facto by to fajnie dobrze trzymało, tylko że już widać, że się robi banan. I to muszę tak jakoś wypośrodkować, żeby wszystko lekko było naprężone. Ale nie za mocno. Popuścić. Żeby mniej więcej te same odstępy były. Równie, ale każda szpilka trzyma. Teraz spróbujemy jeszcze trochę poruszać samym radiatorkiem, żeby pasta się dotarła. Choć dużo wyszło, czyli jak tym ruszałem, to musiała się ułożyć. Teraz poprawimy sobie tutaj kabelki, czyli żółty. Żółty, czarny. Czarny, zielony, niebieski. I tutaj musimy wsadzić sobie w ten sposób, bo to są trzy podstawowe piny. Piąty jest od regulacji obrotów. Bo to będzie prawdopodobnie sterowane napięciowo albo zero-jedynkowo, albo będzie szedł, albo nie. Niestety nie prowadziłem jeszcze eksperymentów na tym urządzeniu, więc mi ciężko powiedzieć. Ale zaraz spróbujemy, czy to będzie żyło. Tak troszeczkę rzeźby się tu robiło. Jest to przerzeźbione. A jeszcze nie wiemy, czy to w ogóle będzie działać. Zostawię tak. Ewentualnie tutaj później trytkę założę albo coś. Dobra. Przegląd, czy czasem coś nie uwaliłem. Chyba jest git. Pasta ładnie wyszła. Nie wiem, czy będzie widać. Nie będzie widać, ale fajnie leży, wszystkie śrubki trzymały się, tą odkręciłem w palcach, musiał tutaj jednak sprężynki pozakładać, musiał coś poszukać, jakieś pisa albo coś takiego, 4 sztuki bym założył i wtedy by było może bardziej, to trzyma. Żadnych metalowych, luźnych elementów nie widzę. To co? Do was obrócę. Zasilacz. I czas start. Czy to się łączy? I nie rozwaliłem. Ok, czyli ten etap skończę w tym miejscu, bo to będzie de facto w sumie odcinek tylko o modernizacji, czyli założeniu radiatora i bloku wodnego.
z tym będę jeszcze walczył w najbliższym czasie, żeby to troszeczkę podciągnąć. Pokażę wam, co mam za drzwiami. Może zdążę na szybciora. I to jest... musiał tutaj to tak zestawić. Okay. Jest nagrzewnica kabinowa z Audi, jak się nie mylę. Kiedyś to naprawdę było w dobrej cenie. I jak robiłem... Oj, troszkę mi się tutaj uszkadzało już. To leży lata. To była druga część modernizacji chłodzenia wodnego do kompa, którą mam zrobioną. Ale to będzie działało z tym. Tylko że jak widać, tu jest chyba na 18, czy nawet więcej. Muszę z umiarką zmierzyć. Napiszę później, a tu jest na Fi 6. Czyli będzie trzeba to jakoś zredukować, żeby to działało. Ale to w następnym odcinku. Dzięki za obejrzenie tego do końca. Jak komuś się nasuną jakieś pytania, spostrzeżenia, to walić śmiało. Dziękuję za lajki i subskrypcje. Ładnie to widać, że chyba oglądacie filmy do końca, bo ilość subskrypcji rośnie, za co jestem bardzo wdzięczny. Planuję jeszcze w najbliższym czasie dodawać taki link do Leti Shopa, bo jest takie coś, jak ktoś się dopisze do Leti Shops z linku zapraszającego, to zapraszający dostaje 10 zł od każdej osoby. Nie powiem, że przydałyby się te pieniądze, bo te projekty coraz robią się droższe. A jak to się mówi, wypłata jest jedna. Mam nadzieję, że będę w stanie to dociągnąć. Tak samo jest z projektem kosiarki. Na razie nie odpalam, bo benzyna pomału będzie po 10 zł podchodziła. Więc to tak samo stoi z racji racjonalnego rozporządzania się majątkiem. Nie będę chwilowo marnował, póki nie jestem na jakimś tam etapie, by to uruchomić zaś. Ale to w najbliższym czasie. Dzięki wielkie. Do następnego. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Cześć.